Pucharu Polski Strongman Team Poland. STP Federation przedstawia. Moi drodzy, oj, będzie drżała ta plaża jutro. Widzicie nas na YouTube, Instagramie i TikToku. Tam dowiecie się wszystkiego o naszych zawodnikach, konkurencjach i ciężarach. To plaża Antonińska. STP Federation i TVP Sport prezentują.
Dzięki uprzejmości hotelu Antonińska znaleźliśmy się na tej przepięknej plaży i zapraszamy serdecznie dyrektor hoteli Antonińska, pani Karolina Walkiewicz-Kuraś. Życzę powodzenia i dużo sił wszystkim zawodnikom, a Państwu niezapomnianych wrażeń i wspaniałej zabawy. Zawody międzynarodowego Pucharu Polski z Trumpem w Łoszkowie uważam za otwarte. Pomoc techniczna, moi drodzy, to ci faceci, o których mówi się zawsze w trakcie zawodów bardzo mało. Ale to oni przenoszą tutaj naprawdę wiele ciężarów. No nie boi się tych ciężarów nasz sędzia Jarosław Nowacki. No nie takie ciężary przerzucał, startując jako zawodnik. Oj, zobaczymy, co tu się wydarzy. Limit czasowy 90 sekund. Halo Boskowo, jesteście gotowi na doping? Szykujcie łapeczki! Oj, poszli! Oj, ale równo! Mocny Szczepan! Tego się nie spodziewali Państwo pewnie! Paweł Kostrzewski próbuje! Ale Szczepan! Niesamowite tempo! Wygraną! Bardzo mocno i kroczy się Danina! Jaki uzyskał Szczepan na pełnej długości sanki. W żółtej koszulce lidera startuje dziś Bartek Tarapata. Moi drodzy, obserwujemy wszyscy, wiemy, proszę, brawo do góry. Płynnie przechodzimy do konkurencji numer 2. Yeah!
zerwane odciski, tak? Michał Lipin, poszkolo! Musi być teraz głośno! Po mojej stronie lewej! Maciek, Tarapata! Wy wystartowali! Rozpoczęty limit czasowy! Maciek Tarapata w górę, no pięknie! Jakby to nic nie ważyło! Jest do góry kolejne poprawne powtórzenie dla Barka Tarapaty. Michał Lipiński, jest jeszcze czas, spróbuj cisnąć. I teraz głośno Boszkowo. Gwiazdko 140 kg musi wyjść na głowę. Limit czasowy 60 koszmarnych sekund. I po limicie czasowym. Na wysokość wzroku i trzymamy. 3, 2, 1, start! Proszę przybliżej, tak? Nie może. Dobra, lewo. 30 sekund. Okej, trzymamy stop. Nie, boi silny facet. Stop! 49. Brawo! Sekund? 50 sekund! To będą na pewno dwa najlepsze czasy, ale zobaczymy, co się wydarzy za chwileczkę. Stop! Minuta. Na pewno czas najlepszy. Ale zobaczymy. Ty się kończą. Zauważcie. Poprawne obuwie sportowe, sandałki, pokasynki. No od razu widać, że panowie na siłowni są dwa razy dziennie. Jeden! Góra! Trzymaj, 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 stary! Twoja kobieta patrzy, biada, jak ci opadnie! Oj, ale tutaj poważnie! No i drodzy, braweczka Boszkowo! Tego się nie spodziewałem! Pan siłownik po kasynkach będzie atakował na najlepszy wynik! Trzymaj, trzymaj! Miał pan... Ej, o troszeczkę! Ja wygrany! Z czasem! Minuta 20 jest... Jak masz na imię? Nie lata, moi kochani, minuta 20, najlepszy czas tu. Minuta równa. Jak masz na imię? Karol, 49. Patryk, 49 sekund. Dzięki za wspaniałość, opęci szacun, zresztą wszystkie czasy. Moi drodzy, konkurencja numer 4. Ten krek. 100 kg wagi, worek treningowy 113, drugi worek treningowy 135 kg, a więc w sumie
350 kg musi się znaleźć na tamtym podejście. Nawet jeżeli zawodnik wrzuci ciężar na podest, ciężar spadnie, nie zostanie zaliczony. Wszystkie trzy ciężary muszą być dokładnie tutaj. Jest już Bartek, biały proszek, który... Oznaczajcie nas, obserwujcie nas. Sam Bogusław Solecki też tylko może wskoczyć na tą opolę. Nie chcę jej przetarzać. Kolejna konkurencja, opona klasy, jeśli chodzi o rywalizację Strongman 380 kg. Podoba wam się? Będziecie dopingować? A jak głośno umiecie krzyczeć? No i taki doping właśnie tu ma być!
wam tak szczerze, że mnie się tu podoba i ja bym chyba tu mógł zostać dłużej. Nasza impreza dobiega końca. W chwili wolnej, moi drodzy, ja zachęcam bardzo. Odznaczajcie nas i po prostu lubcie nas na Facebooku, na Instagramie, jak i również na
TikTok, najlżejszy zawodnik, ale walczył dziś na tyle, ile mógł. Gorące brawa, miejsce szóste, Szczepan Krzesiński! Miejsce piąte, Michał Lipiński! Wielkie brameczka, przyjechał do nas z Płocka! Miejsce czwarte, uśmiechnięty i roześmiany. Miejsce, którego nie lubi nikt, bo tylko troszeczkę brakuje do pudła. Dziś wywalczył je Zdenek Badra! From Czech Republic! No i powolutku zbliżamy się do pudła. A pudło miejsce trzecie, Paweł Kostrzewnik! Moi drodzy, bardzo podobna sytuacja do tego, co działo się dokładnie dwa tygodnie temu. Miejsce drugie na podium i różnica tylko dwóch punktów. Przywitajcie go gorąco i serdecznie, miejsce drugie dziś wywalczył Szymon Wójtowicz! I tym samym, moi drodzy, puchar, który jest tylko jeden, za miejsce pierwsze. I tu sprawa jest już oczywista. Wyprzedził swojego zawodnika, z którym najbardziej tarli tukoty, dwoma punktami i zdobywa miejsce pierwsze! Bartek Tarapata! Nie było, ale wiadomo, po czym poznaje się mistrza. Po tym, że w trudnych warunkach w nowych konkurencjach radzi sobie najlepiej. Bartek Tarapata zwycięski.